Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panowie Posłowie, zadający pytanie. Panowie pracowali przy tych ustawach, dobrze je znacie. Myślę, że warto też przypomnieć, na jakich zasadach i z jakiego powodu te ekwiwalenty są wypłacane. A więc zasady oraz sposób realizacji uprawnienia do ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego osobom uprawnionym z przedsiębiorstw robót górniczych za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku określa ustawa z dnia 6 lipca 2007 roku o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych. Celem ustawy dla uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych było zrealizowanie dyrektyw płynących z wyroku Trybunału Konstytucyjnego i przywrócenie dotychczasowych uprawnień osobom ich pozbawionym. Dotyczyła ona realizacji zaległych wypłat od roku 2001 zgodnie z harmonogramem, który określa ta ustawa. W roku 2015 wypłata będzie dotyczyć również tego roku i jakby ten rok jest objęty i jest w harmonogramie, a wszystkie zaległości z lat ubiegłych, ale wynikające z tej ustawy i z harmonogramu będą oczywiście uregulowane. Wypłata ekwiwalentu dla byłych pracowników postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 jest regulowana ustawą z kolei z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. Jak wiemy, obie ustawy przestaną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016. Rozumiem niepokój zainteresowanych i pytanie panów posłów i pani posłanki w tym zakresie. Możemy zapewnić, że przygotowujemy się do nowelizacji i jestem przekonany, że te sprawy powinny być regulowane w jednej ustawie, tak aby to było bardziej czytelne dla tych, którzy są tym zainteresowani. Oczywiście, tym bardziej, że trudno dzisiaj przewidzieć, czy będzie przedłużona ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, bo w tej postaci, bo dzisiaj możemy powiedzieć, że te przedsiębiorstwa funkcjonują już na zasadach rynkowych. Dzisiaj nie ma możliwości wsparcia i najwyższy czas, aby dobrze prosperujące branże nie były objęte szczególnymi aktami prawnymi. Dziękuję.